Wieczorne fakty, Iwona Radziszewska, witam. Rada Polityki Pieniężnej, by walczyć z inflacją, podniosła stopy procentowe. Oznacza to, że w bankach podrożeją kredyty, ale też bardziej powinno stać się opłacalne oszczędzanie, bo jednocześnie banki powinny też podnieść oprocentowanie lokat. Zdaniem prezes Narodowego Banku Polskiego podwyżka była konieczna. Pewne oczekiwania inflacyjne są wyższe niż wcześniej się spodziewano. Chcielibyśmy, żeby oszczędności były większe, a kredyty, zwłaszcza konsumpcyjne, żeby malały. Kto wziął kredyt o zmiennym oprocentowaniu, w ciągu miesiąca powinien się spodziewać nowego harmonogramu spłat z nowymi, wyższymi ratami. Taka sytuacja miała już miejsce w grudniu, kiedy banki zareagowały na listopadową, 3% podwyżkę stóp procentowych NBP. Dzisiejsza podwyżka z pewnością też odbije się na oprocentowaniu kredytów. Tak zwana stopa interwencyjna, od której zależy cena, za jaką zapożyczone klientom pieniądze płacą banki, wzrosła z 16,5% do 17,5%. Kolejna próba wyłonienia kandydata na szefa Instytutu Pamięci Narodowej nie przyniosła rezultatu. Żaden z 6 przesłuchiwanych dzisiaj potencjalnych kandydatów na to stanowisko nie uzyskał poparcia kolegium Instytutu. Nadal nie wiadomo, kto otworzy teczki, choć było 6 nowych kandydatów, m.in. Leszek Piotrowski, były wiceminister sprawiedliwości i obecny wiceminister spraw wewnętrznych Bogdan Borusewicz. Jednak, jak zdecydowało kolegium Instytutu, żadna z tych kandydatur nie trafi do Sejmu. To znaczy, że kandydaci byli zmienieni? To oznacza, że nie otrzymali wystarczającej liczby głosów. Teczki pozostają więc na miejscu, między innymi za tymi drzwiami w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zamknięte i niedostępne dla zwykłych obywateli. To właśnie z dokumentów Urzędu Ochrony Państwa, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Obrony ma powstać archiwum Instytutu. Teczki i informacje, kto donosił, kto śledził, czasem kto bił i kto kazał, mają być udostępniane prześladowanym przez służby specjalne PRL. Nowi kandydaci będą jednak przesłuchani 20 marca. Przed tą turą rozmów AWS nie był w stanie wskazać, który z kandydatów ma pełne poparcie akcji. O tym, co dalej z Instytutem Pamięci Narodowej, Monika Olejnik będzie rozmawiała z Janem Lityńskim z Unii Wolności, Mariuszem Kamińskim z AWS-u, Januszem Zemkę z SLD i Markiem Sawickim z PSL-u. Jerzy Buzek wypoczywa teraz w Korbielowie, w Beskidzie Żywieckim. Nie ma dla niego dobrych wieści CEBO, z którego sondaż potwierdza dalszy spadek notowań i rządu, i samego premiera. Premiera jeżdżącego na nartach, tu w czerwonej kurtce, pokazujemy po raz pierwszy. Ale jak twierdzi rzecznik rządu, Jerzy Buzek jeździ na nich od dawna. Od jak dawna, nie wiadomo. Premier nie chciał udzielać wywiadów, ale nie miał też nic przeciwko filmowaniu siebie z rodziną. Szef rządu bez większych problemów wjeżdżał pod górę i sprawnie radził sobie ze zjazdem. Tymczasem CBOS opublikował dzisiaj notowania rządu Jerzego Buzka. Notowania także zjeżdżają. Ocena premiera systematycznie pogarsza się. W listopadzie 1997 roku ocen pozytywnych było o prawie połowę więcej niż teraz. Notowania jego rządu także nie wyglądają najlepiej. W lutym 1999 roku rząd Jerzego Buzka popierało 36% Polaków. Rok później o 14% mniej, czyli 22%. W tym samym okresie odsetek przeciwników wzrósł z 33% do 45%. Jutro wieczorem Jerzy Buzek wraca z nart i być może optymistyczne jest to, że do dziś nie wywrócił się ani razu. W Jeleniej Górze zaczął się proces Zbigniewa J., pseudonim Janosik, który popełnił wiele groźnych przestępstw i kilkakrotnie uciekał policji. Uciekał najczęściej dzięki zwykłym ludziom, którzy go o policyjnych obławach informowali. A robili to, bo rozdawał im prezenty i jedzenie. Stąd przydomek Janosik. Od dzisiaj przed Jeleniogórskim Sądem prokurator będzie udowadniał, że oskarżony nie tylko kradł, oszukiwał, miał broń i materiały wybuchowe, ale też, że 6-krotnie próbował zabić. Jedną z jego ofiar jest Grażyna Szmacińska, do której Zbigniew N. strzelił 6 razy. Jedna z kul do dziś tkwi w jej ciele. Bardzo dużą krzywdę wyrządzona na moim jest życiu. Jak panu szczerze powiem, to wolała nie żyć w tej chwili, niż się męczyć. Podobno Zbigniew N. zawsze nosił przy sobie pistolet i granat. Twierdzi, że broń pożyczał od kolegów. Wiedziałem, że policja nie ma zamiaru mnie złapać, tylko zastrzelić. To poprosiłem, żeby mi dali następny pistolet. Adwokat Zbigniewa N. przekonany jest natomiast, że prokuratorowi trudno będzie dowieść, że strzelający z bliska bandyta rzeczywiście chciał zabić. Jednak nawet obrońca nie wierzy w niską karę dla Zbigniewa N. Nie wyjdzie na wolność w tej chwili. To jestem przekonany w 100%. On także. Ta sprawa musi dobrnąć do końca. On nie ma żadnych szans na wyjście.
Raszów pod Jelenią Górą. Zbigniew N. przyłożył ekspedientce pistolet do skroni, okradł sklep i uciekł do lasu. W Karpnikach przestrzelił kolana mężczyźnie, który nie chciał spełnić jego żądań. W Wałbrzychu strzelił w plecy właścicielowi kantoru. Jeżeli zarzuty zostaną udowodnione, Zbigniewowi N. grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Kilka minut temu skończył się towarzyski mecz Polska-Francja, czyli kończymy niezbyt dobrą informacją. Nasi piłkarze przegrali 1-0. Już za chwilę kropka na D. Zapraszam na fakty jutro o 19:00. Do zobaczenia.